Witamy naszych widzów w październikowym odcinku programu Miedziowy Kwadrans. Zaczynamy od najistotniejszych dla wszystkich informacji, czyli tych związanych z działaniami nastawionymi na zapobieganie i ograniczanie zakażeniem koronawirusem. KGHM Polska Miedź S.A. od samego początku, czyli od wiosny, stawia na profilaktykę i przedsięwzięcia, które mają uchronić załogę oraz mieszkańców regionu przed zakażeniami. Druga fala zakażeń nadeszła. Marcin Chludziński, prezes zarządu miedziowej spółki, podziękował załodze za wspólną ostrożność i zaangażowanie w działania prozdrowotne. Znaleźliśmy się w dość specyficznej sytuacji. Można powiedzieć, że używając alegorii porównania piłkarskiego, to gramy mecz i mamy drugą połowę. Mówię o sytuacji epidemicznej, wirusowej. Tą pierwszą połowę wygraliśmy. Wygraliśmy ją poprzez to, że trzymaliśmy dyscyplinę, ale też reagowaliśmy w odpowiedni sposób, jak najszybciej było to możliwe, jeśli chodzi o procedury, jeśli chodzi o środki zabezpieczające, jeśli chodzi o również waszą dyscyplinę i wasze zaangażowanie w te wszystkie rozwiązania, które wprowadzaliśmy. I za to bardzo chciałbym wam podziękować, bo ta pierwsza połowa to jest nasza wspólna wygrana, ale bez waszego zaangażowania jako pracowników byłoby niemożliwe. Zdrowa załoga to ciągłość produkcji, a ciągłość produkcji to pewna praca dla całej załogi KGHM Polska Miedź S.A. Ciągłość prac każdego oddziału chłodniczego, górniczego czy spółek w grupie kapitałowej po to, żeby najzwyczajniej w świecie firma generowała przychody i żeby można było każdemu z was zapłacić pensję. Jednocześnie, żebyśmy byli w stanie pokazać naszym akcjonariuszom, że firma mimo trudnych warunków nie tylko jest w stanie funkcjonować, ale jest w stanie się rozwijać. I to również wasza zasługa, to, że rozwijamy się, inwestujemy, jesteśmy w stanie wypłacać regularnie pensje, generujemy zysk. To wszystko wasza zasługa i również efekt tej pierwszej wygranej połowy. I też pamiętajmy wszyscy, że to nie każdemu się udało, bo wiele biznesów stanęło, wiele biznesów ma gorsze wyniki finansowe, wiele firm musiało ograniczyć zakres inwestycji, więc można powiedzieć, że jesteśmy w całkiem dobrej sytuacji, jak na czasy, w których funkcjonujemy. Niestety prognozy nie wskazują na to, by trudna pandemiczna sytuacja miała się zmienić. To zaś oznacza, że działania profilaktyczne muszą być kontynuowane, o czym całej załodze i mieszkańcom regionu przypomina szef miedziowego holdingu. Sytuacja epidemiczna również się rozwija i rozwija się w Polsce w większej skali niż w pierwszej połowie roku. I to nic nowego, bo tak wszyscy mówili, to znaczy tak mówili epidemiolodzy, eksperci, że więcej zachorowań będzie, że ten drugi rok będzie trudniejszy. Dlatego tym bardziej apeluję i bardzo mocno o to proszę. Wszędzie tam, gdzie mamy wprowadzone zasady, przestrzegajcie ich, noście maseczki, korzystajcie z procedur związanych z przebywaniem w poszczególnych miejscach pracy i funkcjonowania, tak jak te procedury mówią. Widzicie u siebie symptomy choroby, zostańcie w domu, zdiagnozujcie się. Dzięki również Miedziowemu Centrum Zdrowia mamy dostęp do szerokich testów i możemy się testować w przypadku symptomów choroby po to, żeby wykluczyć obecność wirusa. Słuchajcie swoich przełożonych służb BHP, dyrektorów oddziałów. Im więcej dyscypliny w nas, im więcej dyscypliny również wśród naszych kolegów, mamy prawo zwrócić uwagę również w takiej sprawie innym, którzy są wokół nas, bo to od tego zależy przyszłość naszej firmy i przyszłość zakładu. Przestrzeganie zasad, profilaktyka i odpowiedzialność mogą w znacznym stopniu pomóc wszystkim w utrzymaniu zdrowia i ciągłości produkcji w miedziowej spółce. Jeśli będziemy reagować na symptomy przeziębień, chorób, patrzeć właśnie co to jest, być może nie pójść do pracy w tym czasie, jeśli będziemy mówić, ujawniać również sytuacje ryzykowne, czyli wróciliśmy z jakiegoś miejsca, gdzie jest ognisko chorobowe, czy nasza rodzina pracuje w takim miejscu. Warto o tym powiedzieć, do tego mamy też procedury izolacyjne. Poprzez stosowanie tych procedur izolacyjnych, poprzez działanie w sposób zdyscyplinowany, wygrywamy i utrzymujemy ciągłość pracy. I jeszcze raz wszystkich o to bardzo mocno proszę, a jednocześnie nie tylko proszę, ale właściwie jako prezes zarządu żądam tego, dlatego, że to jest nasz wspólny interes i wspólny interes naszej firmy. Od 32 lat przy zakładach górniczych Rudna w Polkowicach działa kopalniana stacja geofizyki, w której obecnie 24 godziny na dobę pracuje 7 osób. To swoistego rodzaju uszy i oczy kopalni. Stacja odnotowuje około 20 tysięcy różnych zjawisk związanych z ruchami górotworu z naprawdę odległych miejsc, ale skupia się przede wszystkim na tych z terenu sejsmicznego w rejonie obszaru górniczego kopalni ZG Rudna. Stacja ma ciągły monitoring, prowadząc obserwacje sejsmiczne,
sejsmoakustyczne i te na powierzchni sieci infrastruktury pomiarowej zabudowanej we wsiach oraz na obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most. Wszystko z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Tak, każdy ekran obrazuje nam co innego. Tutaj za mną ten ekran to jest ekran główny, który pokazuje nam zjawiska zarejestrowane na dole. Jeśli takie zjawisko zostało zarejestrowane, ono momentalnie pokazuje się na tym ekranie. Poboczne ekrany śledzą nam pracę tego systemu LOGORC, który został zastosowany do tego monitoringu. Poza tym załoga stacji obserwuje obraz obudowy szybów z monitoringu 6 szybów kopalni Rudna, 27 punktów stanowisk pomiarowych na powierzchni oraz prowadzi ciągły monitoring w rejonie komór maszyn ciężkich w zakresie zaciskania wyrobisk. Pracownicy kopalnianej stacji w razie zarejestrowania ruchu górotworu reagują natychmiast. Operator, obserwator Tompań, który tutaj zajmuje miejsce w tym fotelu za mną, on od razu określa rząd energii, wylicza tą energię i lokalizuje zjawisko, w którym oddziale, w którym polu eksploatacyjnym zostało to zjawisko zarejestrowane. Przede wszystkim musimy jak najszybciej określić te podstawowe, najważniejsze parametry dla nas, czyli lokalizację i energię danego wstrząsu, jak najszybciej poinformować zainteresowane służby, czyli w pierwszej kolejności dyspozytora górniczego, no i pozostałe służby kopalni. Często zdarza się, że po tych najsilniejszych wstrząsach dochodzi do tak zwanych wstrząsów wtórnych i również musimy być bardzo czujni, no po prostu, żeby monitorować to, żeby czasem nie doszło do sytuacji, że ludzie nie zostali wycofani z również pobliskich zagrożonych miejsc. Każdy silny wstrząs coś zostawia w głowie, bo są to sytuacje na całe szczęście dosyć rzadkie, ale jednak emocje są ogromne, zwłaszcza gdy już wiemy, że doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, także emocje udzielają się również nam jest dosyć ciężko. Pracownicy kopalnianej stacji geofizyki przez EDG Rudna są wspierani wysokiej klasy technologią i systemami monitorującymi. Jest to typowy czujnik sejsmometr, czujnik używany przez nas tutaj w kopalniach wszystkich. Czujniki tego typu montowane są we wszystkich komorach sejsmicznych na dole. Czujnik rejestrujący drgania gruntu. Ten akurat jest z usuniętą obudową w celach pokazowych. Zasada działania dosyć prosta, tak jak w przypadku generalnie wszystkich czujników rejestrujących drgania, jest zawieszona masa bezwładna w momencie podłoża. Te drgania są przenoszone i impulsy elektryczne za pomocą sieci i modulatora modulowane i przekazywane siecią teletechniczną tutaj na powierzchni do systemu LOGORC. Dane zbierane podczas ciągłego monitoringu są analizowane w kopalnianej stacji geofizyki. Usiłujemy prognozować, ale takie prognozy nie jesteśmy w stanie wykonać. Tak samo jak w grupie trzęsień ziemi, sejsmolodzy też nie są w stanie zrobić prognozy. Ale jeśli chodzi o tą statystykę, jest ona analizowana. Każdy oddział jest poddawany codziennym analizom zaistniałej sytuacji, jeśli chodzi o sejsmologię, także jest analizowana przez odpowiednie służby, tak czy działu Tompań, czy służby ruchowe kopalni oddziałów górniczych, dozór wyższy tej służb, jest analizowana aktywność sejsmiczna, no i podejmowane stosowne decyzje do tej aktywności. W każdej kopalni prowadzone są działania mające na celu odprężenie górotworu w miejscach, gdzie aktywność górotworu jest szczególnie wzmożona. Prowadzone są tak zwane planowe roboty strzałowe zgodnie z opracowanymi schematami. Ich jakość, ilość odpalanych ładunków to jest główny cel. Czasami jest tak, że wyłączamy dane rejony z eksploatacji, aby ta aktywność do tego czasu, kiedy ta aktywność się wytłumi, i wtedy ewentualnie podejmujemy też dalsze działania ruchowe związane z robotami strzałowymi.
Mieszkańcy Zagłębia Miedziowego niektóre ruchy górotworu odczuwają we własnych domach. Wielu z nich nawet nie zauważają na powierzchni. Takich istotnych zjawisk, już wysokoenergetycznych w tych klasach powyżej 10 do 6 joula, to mamy zjawisk około 70, średnio 72 w aspekcie lat 2018-17. W tamtym roku było tych zjawisk 52 zjawiska i o 20 mniej. Także można mówić, że jest tendencja spadkowa. W tym roku mamy 32 zjawiska powyżej 10 do 6 joula do 31 sierpnia tego roku. Wychodzimy w tej chwili geologiczno-górniczo z rejonu o grubym złożu. Idziemy w kierunku nowych pól, które nie mają już takiej miąższości, jak mieliśmy tu pierwotnie w obrębie GG1. Jest to już też taki rejon, gdzie jest mniej uskoków. Tych takich zdarzeń związanych z uskokami powinno być mniej. No niemniej jednak idziemy w głąb złóż, gdzie mamy zagrożenie gazogeodynamiczne i to tam w tej chwili się skupiamy. Stacja geofizyki przy ZG Rudna rejestruje ruchy skorupy ziemskiej nie tylko w obrębie kopalni, ale naprawdę odległe. Do punktu w Polkowicach docierają też informacje o trzęsieniach ziemi. Załoga wie, z jakiego kierunku przychodzi fala trzęsienia, ale nie określa jego mocy czy amplitudy. Górnicy krwiodawcy z klubu HDK, PCK, Serce Górnika przy ZG Lubin postarali się mimo trudnego czasu pandemii koronawirusa pomóc dzieciom z wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej. Prowadzili na terenie Zagłębia Miedziowego zbiórkę asortymentu niezbędnego w opiece i wychowaniu dzieci do 14 lat. Finał zbiórki i dostarczenie wszystkich darów nastąpiły 16 października. Przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy podarunków od chemii, zakupiliśmy termometry, kosmetyki dla dzieci, ubranka, zabawki. Mamy tego tyle nazbieranego, że ledwo pomieścimy w 7 samochodów. Soki, napoje, mleka, kasze, ubranka, wózki, chodziki, jeździki, wszelkiego rodzaju zabawki. No praktycznie wszystko, co jest potrzebne tym dzieciom do normalnego funkcjonowania. W placówce w Krzydlinie Małej przebywa 60 dzieci. Potrzeby ośrodka są ogromne, a to, co udało się zebrać podczas akcji, okazuje się na przysłowiową wagę złota dla placówki. Jesteśmy wstrząśnięci po prostu odzewem ludzi. Naprawdę bardzo, bardzo mile zaskoczeni. Tutaj starsi pracownicy powiedzieli, że oni nie pamiętają, żeby taka ilość darów przyszła. Także my chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy się przyczynili i dołożyli tutaj swoją cegiełkę do tej zbiórki. Krwiodawcy z HDK Serce Górnika zaangażowali do pomocy nie tylko pracowników oddziałów KGHM Polska Miedź SA, ale wszystkich mieszkańców regionu. Jak poszło hasło, jeżeli chodzi o pomoc, to odzew był naprawdę bardzo duży i jeżeli chodzi o to, to ja nawet w samej gminie Ścinawie uzbierałem pełny samochód. Pandemia koronawirusa zweryfikowała sposób, w jaki prowadzona była zbiórka i wymagała od organizatorów jeszcze większego zaangażowania i poświęcenia więcej czasu. Postanowiliśmy nie zbierać w jednym miejscu, tylko odbierać przygotowane przez ludzi z dobrym sercem i dowozić je do nas do biura, że dzisiaj wszystko przewozimy do ośrodka. Uzbierano tak dużo podarunków, że ich załadunek trwał kilka godzin. 13 i 14 października w KGHM odbyły się wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Miedziowej Spółki. Startowało 5 kandydatów. Przedstawicielem z wyboru pracowników został Przemysław Darowski, który był kandydatem NSZZ Solidarność. Jest on przewodniczącym tego związku zawodowego w spółce KGHM Polmiedź Trans, a w spółkach grupy kapitałowej pracuje od 23 lat. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej był konieczny, gdyż w sierpniu tego roku niespodziewanie zmarł poprzedni przedstawiciel załogi w Radzie Nadzorczej, Ireneusz Pasis. Wyniki wyborów z października będą wiążące po ich oficjalnym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
KGHM przystępuje do rządowego programu Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom. W ramach programu za pośrednictwem strony internetowej wspierajseniora.pl i lokalnych ośrodków pomocy społecznej napływają już setki zgłoszeń od pozostających w domach. Zgłaszane potrzeby to najczęściej pomoc w robieniu zakupów, umówienie wizyty lekarskiej, załatwienie pilnej sprawy urzędowej czy wyprowadzenie psa na spacer. Każde wsparcie zmniejsza ryzyko zakażenia u osób starszych. KGHM zachęca do przyłączenia się do rządowej akcji pomocy seniorom wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska. Jak to działa? Zarejestruj się przez stronę wspierajseniora.pl. Zapytaj starszych sąsiadów, czego potrzebują. Możesz robić zakupy, wynieść śmieci czy wyprowadzić psa. Zadzwoń do starszych znajomych, dowiedz się, czy potrzebują wsparcia. Jeśli chcesz wziąć udział w lokalnych akcjach wolontariackich KGHM, na przykład zapal znicz i wypielęgnuj grób, napisz wiadomość na adres wolontariat@kghm.com. Pamiętaj, podczas wizyt u osób starszych konieczne jest zachowanie zasad DDM. Zachowaj dystans, pamiętaj o dezynfekcji i noś maseczkę ochronną. Wolontariat KGHM zachęca do współpracy, jeśli mowa o wsparciu dla seniorów. Osoby starsze w związku z zaleceniami związanymi z pandemią koronawirusa powinny pozostawać w domach, by uniknąć ryzyka zakażenia. Każdy, kto chce pomóc seniorom w robieniu zakupów czy realizacji recept w aptekach, proszony jest o kontakt z koordynatorką wolontariatu KGHM Natalią Dudą pod numerem telefonu 887-661-991. Pod ten numer mogą również dzwonić ci, którzy wspomnianej pomocy potrzebują. I tą informacją kończymy październikowy odcinek programu Miedziowy Kwadrans. Dziękujemy naszym widzom za uwagę, życząc jednocześnie dużo zdrowia w tym tak trudnym okresie. Zapraszamy na kolejną dawkę informacji związanych z KGHM i regionem Zagłębia Miedziowego w ostatnim tygodniu listopada.